Witajcie moi drodzy. Tutaj pokazuję trzy podziemne grzybki, które wykopałem dwa dni temu u siebie w ogrodzie. Pytanie pierwsze, czy było ich tam więcej? No może jest ich tam więcej. Jakbym chwycił za łopatę sztychówkę, zaczął głęboko kopać w lewo, w prawo, w przód, tył, to może coś bym jeszcze wykopał. Ale podejrzane są dwa gatunki. Jeden i drugi bardzo rzadki w Polsce. Jadalne, także szkoda psuć grzybnie, bo to pierwszy raz coś takiego znalazłem u siebie i w ogóle w życiu. Na pierwszy mój odruch, tak mówię, grzyby podziemne. Mi się skojarzyły trufle, tak? No sobie potem poczytałem o truflach. Pierwotne siedliska to północne Włochy, Dolina Padu, Piemont. Południowa Francja, północna Hiszpania. Tutaj te grzyby białe, takie przychodzące w hiberzowo, ochrowy, brązowy. Sugerowałoby to, że to trufla biała. Poczytałem o trufli białej. Trufla biała występuje tylko w północnych Włoszech. Przynajmniej tak się przyjmuje. W literaturze dostępnej w internecie, bo przynajmniej w tych różnych artykułach. A chociaż jest to dziwne, bo też wyczytałem, że Chińczycy na skalę tam naprawdę sporą uprawiają tą truplę i próbują zadać rynek. Wielcy koneserzy, smakosze też nie potrafią rozróżnić. Kiedyś oglądałem też taki program River Cottage Australia i tam też w jednym odcinku bohater ze swoim pieskiem pojechał na plantację trufli białej w południowej Australii w stanie Victoria. No ale to może jest tak, jak z naszymi oscypkami, że sobie tam Włosi zastrzegli, że tylko to co u nich wyprodukowane, atestowane, to jest trufla biała, a wszystko inne, gdziekolwiek na świecie by urosło, to truflą białą nie jest. Tu jeszcze o tych grzybkach. No jednego niechcący dziabnąłem motyczką, ale to dobrze, bo tak to bym pewnie wyrzucił to jako kamienie domniemane. I przekrój ma taki marmurkowy, ciemno-brązowy, taki szarawy. Tu powiem jeszcze kilka ciekawostek o tej trufli białej, tak. Trufla biała u nas jest w sprzedaży. Za 100 gram 100 zł trzeba zapłacić, czyli za kilogram 1000. Trochę to jest, tak? Natomiast średnia cena na zachodzie już w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii to jest 4000 euro. Czyli przeliczenie na złotówki około 17 tysięcy złotych za kilogram. W Polsce 1000, a w Berlinie już 4000. Przebicie 17-krotne, niesamowite. I teoretycznie te trufle u nas sprzedawane to powinny być te z Włoch przywiezione białe. To jak ktoś miałby możliwość tam jeździć do pracy, czy tam chciałby zainwestować, to bym tu kupował za te 1000 zł kilogram, jechał do Berlina, czy tam do Hamburga, czy dalej do Amsterdamu, Paryża i tam sprzedawał po 4000 euro. Nie wiem dlaczego taka różnica, jeśli założymy tutaj ten sam gatunek grzyba. No, to już nie chcę tam nic mówić, ale znając naszych rodaków, to różnie może być. I tu ciekawostka, najdroższy osobnik w historii, tam kilka lat temu, trufla biała, która ważyła kilogram 300 gram, sprzedała się na specjalnej aukcji za 200 tysięcy euro. To jest przeliczenie na złotówki, tam około 850 tysięcy złotych. Prawie milion, tak? Jeden grzyb prawie milion kosztował. Także drogi jest. Ale tu mi zwrócono uwagę i to jest całkiem możliwe, że to nie jest trufla, tylko nasz rodzimy podziemny grzyb, też bardzo rzadki. Czyli piestrak jadalny. O. Tu tak wygląda w przekroju. Ten grzyb tak wygląda w kolorze. A tutaj mam książkę moją o grzybach. I tak tu wygląda ten piestrak z wierzchu i w środku. Powiem szczerze, że w środku to mi się za bardzo to nie zgadza. Ten przekrój. No. A tu jeszcze dopowiem, że taki jak wykopałem, to miał taki zapach mocno ziemisty. Trochę orzechem pachnący. Żonie potem jak pokazałem, dałem do pomuchania, to powiedziała, że trochę czosnkiem jakby zalatuje. Ja tego nie czułem, bo wykopywałem czosnek wtedy cały dzień.
że się cząstku nawąchałem, nie czułem tego. Ale być może tak jest. Teraz tam nie ma już posmaku ani raczej tego zapachu ani ziemistego, ani za bardzo cząstkowego, taki ma orzechowy bardziej po 2 dniach. To jest taka ciekawostka, że te grzybki wykopają na głębokości około 20 cm, a to czytam o tym piestraku, że on rośnie tuż przed powierzchnią ziemi, a wiele owocników rośnie na powierzchni ziemi, częściowo jest w ziemi, częściowo u góry. No. Potem jak są dojrzałe, to silnie wabią zapachem ślimaki, owady i chętnie na nich żerują, to oznacza, że są jadalne. Tu tylko do piestraka, to taką miałem uwagę, nie wiem kto tą nazwę i kiedy wymyślał. Polską i dlaczego, bo tak na mój chłopski rozum to grzyb jest spokrewniony z tymi truchlami, czy sobie kiedyś tam ci biolodzy, mykolodzy stamtąd zastrzegli, żeby tam czasem nie przypisać go do truchlowatych. Ale dlaczego taka nazwa piestrak? Pierwsza sylaba pies to pies, tak? Pies i grzyb, psi grzyb. Dobrze, że zadali przymiotnik jadalny. Chwała za to. A trak, to synonimy, to by była ścieżka, trop, psi, no źle się kojarzy. Bardziej mi się podoba potoczna nazwa, bo potoczną nazwę ten grzyb nasz ma polska trufla. I tu wnioskuję, to panowie biolodzy z Polskiej Akademii Nauk, w szczególności mykolodzy i innych instytutów, ministerstwa. Teraz chyba nauka tam została do pana Czarka dołączona. Jak wymyślacie nowe nazwy, zmieniacie nazwy grzybów, już podobnież podgrzybek brunatny nie nazywa się podgrzybek, tylko podgrzyb brunatny. Szmaciak gałęzisty jakoś inaczej się już nazywa. Mgojarka pokwiasta od paru lat jest muchomorem rdzawo-brązowym. To weźcie, wysilcie się, jak tam bierzecie duże pieniądze i sobie jaja robicie zmieniając nazwy. Zmieńcie temu piestrakowi nazwę na trupla polska. I to będzie brzmiało dumnie, to będzie brzmiało ambitnie i wszyscy będą zadowoleni. Tak? No najprawdopodobniej jest to piestrak, bo tam nie wiem, bo truple u nas ciężko jest wyhodować, chociaż ja próbuję. I tu szczerze mówiąc podjarany to tym, że takie znalazłem nawet te nasze niby grzybki podziemne, piestraki. To spróbuję i białą truple u mnie zaimplementować, ale to za jakiś czas. Tu jeszcze o piestraku jest taka informacja, którą wyczytałem, że jak na surowo się go zje większą ilość, to ma bardzo silne działanie przeczyszczające. Trzeba uważać, tak? No ale tu mam kilka małych grzybków. Dzisiaj spróbuję tu coś zrobić. Potrawę z wykorzystaniem tego grzyba. Jaki by to nie był. Jeden i drugi jest jadalny, podobnie, że jeden i drugi smaczny. Jak wyceniać piestraka, nikt nie wie, tam kiedyś jakąś tam znalazłem aukcję na Allegro, to nikt nie kupił. No u nas te grzyby są tak rzadkie, tak rzadko spotykane, że i rynku na nie nie ma. Teraz sobie przekroję jednego i tu spróbuję trochę, jak smakuje taki na surowo i podzielę się wrażeniami. Przekroiłem, spróbowałem. No i taki smak ma grzybowo-orzechowy. Tak bym to ujął. Ja to nie jestem wielkim ekspertem, no bo takie grzyby pierwszy raz w życiu znalazłem, pierwszy raz w życiu będę jadł. No to tylko jeszcze pokażę, z jakiej książki korzystam. Poznajemy grzyby. Avre Dermak, Albert Piwat. To są to Czech i Słowak bodajże, to jeszcze były Czechosłowacji wydane. Piękny album, tam piękne są tu opisy i ilustracje różnych grzybów. No, tak tylko pokażę. Siedliska przetłumaczone na polski, tak trochę dostosowane do polskich warunków. No i teraz jak tam przez weekend poczytałem różne przepisy, z czym tam można truple wykorzystać. Zakładam, że ten nasz grzyb podobnie powinien być stosowany jak truple. No zresztą mam go tak niewiele, że nie mogę go sobie tam, nie wiem, zupę z niego zrobić czy udusić. Więc dziś te dwa mniejsze grzybki, ten jeden pęknięty i ten mniejszy wykorzystam jako posypka do pełnego lania. Zaraz będę robił, to wam będę opowiadał. No tu
Przekleiłem w szczególności tam na Piotrka. Z irlandzkiego szlaku, który tam i tego pistraka wskazał, że to najprawdopodobniej on. Ten mój aparat nie może od prości złapać. O, tak wygląda przekroju. No i po prostu tam spożywane są takie grzyby albo w plastrach cienkich, albo tam na tarce starte. No ja to obmyję trochę lepiej z tych resztek ziemi i posiekam drobno i to będzie posypka. No, o, teraz dobrze widać. Taki marmurkowaty, ciemnobrązowy jest w środku. A oto proste danie, które będę wykonywał. Już wykonuję. Dwa jaja sadzone po wiedeńsku. Czyli smażone od dołu, od góry. Nie smażyć, tylko niech się podsmażą dobrze od dołu. No, złączyły się jaja od moich kur niosek z wolnego wybiegu. Zrelaksowanych, wypoczętych, dobrze odżywionych. Jak się już w miarę wysmaży, zobaczycie co dalej będzie. Dobrze podsmażone od dołu kurze jajka. Ułożyłem na dwóch kromkach chleba razowego, bo taki preferuję. A tu obok mam przygotowaną posypkę z tych grzybów zebranych. Nieważne czy to prawdziwa trufla, czy piestrak truflopodobny. Posiekałem drobno i to jest posypka. O, posypuję jedną taką kanapkę i drugą. Po prostu posiekany grzyb jest tylko dodatkiem smakowym. No i danie gotowe. Taki znalazłem jeden z najprostszych przepisów na wykorzystanie trufli, czy w tym przypadku grzyba truflopodobnego. Życzę sobie smacznego. Zaraz skonsumuję jedną kanapkę i podzielę się wrażeniami. Jestem po degustacji pierwszej kanapki. Nie jestem ekspertem od jakichś wyszukanych smaków grzybowych, no ale smakuje dobrze. Fajna potrawa, taki jest posmak właśnie grzybowo-orzechowy. Zapach nawet trochę czuć. Jajeczko pyszne swoją drogą. No, danie proste, łatwe do zrobienia, ciekawe. No ogólnie no, fajna sprawa, fajna przygoda. No, trufla, nie trufla, podobny tam. Jest jakaś odmiana, jest jakaś ciekawostka o moim życiu. Jest co nagrać, jest o czym opowiedzieć. Także dzięki za oglądanie. Ja sobie życzę smacznego przed drugą kanapką. Pozdrawiam was ciepło, miłego tygodnia. A, jutro zrobię drugie danie z wykorzystaniem tego grzybka. Jakie nie będę mówił, zachęcam do oglądania. Pozdrawiam was jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło, cześć.